Siemanero, tu Angus i witajcie w kolejnym odcinku z gry Hitman Rozgrzeszenie. You are right. The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. Oh. According to my sources, girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wade. I heard you. You want me to snatch some chick? Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my fee. Mm. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Trip on my feet. Sorry, the kid's a dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Massacre. Lenny, come give the man a line. Masaka, po co komu taki koleś? I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. Well, that's probably why I like him. No, masaka. He's a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is his business partner, Dom Osman, owner of the Vixen Club over on Bristol Street. No niesamowite, już wiedzą o tym, że ta dziewczyna jest w tym sierocińcu. Wow! Szybko! Now since every cop in Chicago is hot on your ass, the safest route to the Vixen Club should be through the tunnels next to the Roxy. Good luck, Holmes. Kanałami, świetnie. Coś leży może? Czy coś tu leży, co mogę użyć? Hello? Gazrurka. Zawsze coś. Dobra. Ciśniemy w takim razie. Konserwy, pizza, Boże, tu ktoś żyje? O, koleś jest. Ciało jak ciało, ale chciałbym jego wdzianko, a nie mogę. A to głupie. Już po to go ciachnąłem, żeby to jego wdzianko wziąć. Może nie piękne, ale zawsze jakieś, nie? Tu jest znowu gazrurka. Aha, tu już wychodzimy na zewnątrz, okej. Instynktu nie mam w ogóle. Super. Instynktu nie mam w ogóle, ale za to... Wow! Tu widziałem jakiegoś kolesia, nie? Let's get out of here before the smell sticks.
No właśnie, tu jest koleś. All right, all right. Over and out. Się przebierzemy i wrzucimy ciało tutaj. Świetnie. Świetnie po prostu. I teraz wydaje mi się, że będę mógł... A czemuż to nagle oni się coś... A, bo oni tam to ciało znaleźli. Fuck. No było je schować faktycznie w tym... Tu jest wyjście na zewnątrz. Dużo was tu. Tego by trzeba się pozbyć. Okej. Tu się go pozbędziemy. Super. Tu sobie zejdziemy. Pyk. I wygląda to, że jesteśmy w domu. Oczywiście jesteśmy głupio ubrani. Bo jesteśmy ubrani jako gliniarze. I wchodzimy do klubu ubrani jako gliniarze. Super, no po prostu. Ależ pomysł! Nie mogę rzucać tym? Aha, gazurką mogę. Wow. Hey, you trying to sneak up on me? Big fat nothing. Oh shit. That's the blue suit special. There's no cover for you, pal. Go on. Oh, dzięki. Dobra. What are you, special? You want to see some titties? You gotta pay. Oh, come on, man. Hank knows me. Siema. Hank always comes to my entrance. Come on. Hank here? You know Hank? Hank knows me. I don't need fucking Hank, all right? Listen, I got a better idea. Now remember, when you get inside the Vixen Club, look toward the bar. Because Dom, he likes to be with. Tak, tylko że jestem ubrany jako gliniarz, więc tak średnio pasuje do otoczenia tutaj, prawda? Tu jest cel.
Isn't that a sharp? I'll be right with you, babe. Did it come with the patch? Kurde, czy jest tu coś, co mogę... Kiepska sprawa w ogóle. A gdzie ten kabel, który jest niby naderwany? A, tutaj. A czym ja miałbym to niby zrobić? Przecież nie mam tłumiku. A jakikolwiek strzał skończy się tragicznie. O, tam poszło ten... Cel mój poszedł tam, więc pójdę może za nim. Może będzie możliwość uwalenia go. Kurde, gdzie on polazł? Aha, tu gdzieś. Uuu, ale tu jest ochroniarz. O kurde. O, punkt zapisu. Świetnie. Cholera. Jak ja mam go stamtąd znaczy... Luz, tylko że tam jest z dziewczyną razem. To nie jest dobre, bo musiałbym i kropnąć dziewczynę i jego. Dziewczyna zaalarmuje wszystkich. Fuck. Czekajcie, zastanówmy się, co tu jeszcze jest? Czy tu gdzieś można przejść? Tam jest jeszcze jakieś przejście, może tamtędy go ciupniemy. O, tego moglibyśmy załatwić. Super. I teraz pytanie, czy mi jest potrzebny jego ciuch, czy nie? Wow! Mój cel właśnie tu wszedł. No już go uwalamy. Ale heca, przyszedł za mną. Jak to się stało w ogóle? Karta dostępu. Okej. Dobra. I tu jest druga karta dostępu. Wow. O, apteczka jest, ale chyba mi nie jest potrzebna. No to dobra. Kto tu mnie przylukał? Jakiś gliniarz? Tam mam gdzieś przejść. Zgaduję, że muszę to zrobić tędy. No nie. Może mogę z tobą pogadać? It's called personal space. Chicago's finest. You're always welcome. Dzięki. Kurczę, tam jest jeszcze paru. Ho. A czy tutaj mam gdzie ukryć ciało? What do you say to you and me, a bottle of tequila and a cheap motel room? Chętnie. Mam. A, tu się nagrywa. Tylko że... Tu jest dużo ludzi. Ale to nic, bo ona poszła sobie do przodu trochę. Wow.
fucking think about it. So this is how it's gonna end, huh? Take the... Bierz te ciała. Szkurde, ale to jest durne. Dobra, jedno. I drugie. Jest. Okej. Uff, jakoś się pozbyłem i ochroniarza, i tej dziwki. I mam kolejną kartę dostępu. Nie wiem właściwie, co mi dałem te karty, no ale... Ale dobra. Strefa dla personelu. Moment, to ja w takim razie może ubiorę się jako personel. Bo mam tego gościa tutaj. Więc mogę się przebrać w jego ciuchy. O, właśnie, tak. I w ten sposób myślę, że sobie tam wejdę. Tu jest koleś i tutaj. Gdzie mam iść? Do góry gdzieś. O, to źle poszedłem. Czyli tędy. Gdzie tu w ogóle mnie ktoś wyczaił, bo jakoś tak? Nie widzę nigdzie kolesia, może tak jakaś kamera była czy coś? Ja nawet nie wiem, jaki mam cel w tym momencie. Wow! Tędy nie przejdę. Ale tam wydaje ci się. Didn't entertain his friends, I'd be going to Hawaii. Hey, hey, look, you just gotta entertain his friends. Don't let them think they own you. And just think of something positive. We've all been there, honey. Okay. Luckily, they don't ask twice. Just tell me what happens in Hawaii. I mean, it's just... Okej, luzik. Luzik. Trafi? Nie będzie uderzał. A, to głupek. Nic tu nie widzę. Jak na razie. Uuu. A tu się coś działo fajnego. Jeszcze w przebraniu zakonnicy. Lubimy takie akcje. Tam mam wejść. To jeszcze sobie zobaczę, co tu jest. Też były schody, ale jestem głupi. Okej. Okay. Co mam zrobić? Odsłuchaj message. No to dobra. Yeah, it's Wade. I see some
If he really is working with the hitman, we need his wings clipped now. You call me back when you got a lock on that girl. Dexter smells a fortune. I intend to get my fair share. I'll see you soon, old boy. Okej. Czyli ta dziewczyna musi być jednak ważna. Z jakiegoś powodu. Pytanie brzmi z jakiego? Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, Holmes. Kudos. He was on to you as well. Oh! A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shithouse rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. Oh, schlag. Co jest? Jeszcze muszę stąd wyjść chyba. Skąd tu się gliniarze wzięli? Unikaj policji, no super, tylko że skąd ona się tu wzięła? Kurczę, wyjście jest gdzieś tam w pizdu. Panie, co tu leżało, jak w święta Bożego Narodzenia. Wow. A muszę przejść oczywiście koło nich. Fuck. A tędy nie przejdę. Pieprzamy stąd. Trochę to nie tak jak miało wyjść, ale trudno. Co to znaczy nie możesz kontynuować? No dobra. Uff. Już myślałem, że będzie to cięższe. I'm on my way back to Chinatown. Stay low and watch your back. Oh yeah? Well, that's easy for you to say, Holmes. Man, that Wade, they say he got ways to make you talk. And you and I both know that I got a lot of shit to say, so hurry. Just stay calm. Stay calm, bitch. Nikogo tu nie widzę, natomiast mam bardzo przyjemnego shotguna. Zamienimy sobie na nóż chwilowo. Wow! O, koleś tu jest! Właściwie to można by go ciupnąć. Nie, poszedł w drugą stronę, no to ludzik. Dobra, przechodź. Świetnie.
beautiful. Aha, za ofiarę niebędącą celem. Szkurde. Przebierzemy się w niego. Sorry, ja rozumiem. Chyba powinienem w takim razie mniej nich zabijać, a więcej obezwładniać. Spoko, luz. Tak będę robił teraz, sorry. Rozumiem, że gra będzie mnie wtedy premiować po prostu. No po prostu lepszymi, wiecie czym. Wyjście jest gdzieś tam, wow. Kawał drogi, tak nawiasem. Mogę iść tędy. Nigdzie nie widzę kolesia przed sobą. Mogę zejść tędy. A, tu mam dwóch kucharzy. We have a permit from the Chicago Fire Department. I mean, if there's just one tiny spark in there, all the sprinklers are going to go off. I believe you. Hey, you see a tall, bald guy look like I'm just doing my job. Nie wiem, co to da. No, sorry, officer. You see a man fitting that description? Yeah, white guy. Let one of us know, right? Beat up soon. Of course. He might be limping or probably doing some hard breathing. No, I haven't seen anyone that looks like that. Sorry. Wow, zniknął mi. Tam jest wyjście, kawał drogi. To idziemy na Hama? Chciałem rzucić tą butelką, żeby zrobić jakąś dystrakcję, ale... rozbiła mi się w rękach. I'm surprised we got it under control. We lost. Who are you again? Wow. Zdążyłem na farcie chyba. Fuck, ilu ich tu jest? I'm not a fucking idiot. If I was looking in the right place, we could go home. I'm just saying, I can't find anything. Well, something's gotta be here. Will you fucking stop talking like that? But that is my voice. I can't help it. Co jestem posrani? You know what? We should have asked the Birdman. Maybe he knew something. Zawracaj. You and I know this stinks of things you. I'm gonna bust that fucking fat bastard back. Hello? Why are you sneaking around like that, sir? Dowody jakieś zebrałem, bitch. Hey! What do you think you're doing, pal? O, tu są drzwi. Ja.
Ale fart. Dobra, on tu dalej nie wejdzie na szczęście. Szybciej. No. Jest. Nie, jeszcze raz. Fuck. Oh shit, they're here. Three Waits guys in the crowd asking questions. It's only a matter of time before they see me. You gotta get me out of here, Holmes. You got to for your own damn good. Birdie, focus. Don't do anything foolish. I will take care of this. Okej. Czyli teraz pewnie będę musiał zdjąć w tłumie kogoś, tak? Czy jest tu coś, co mi się może przydać? Jak ja mam to zrobić? Fucking shit, jak ja mam to zrobić? Dobra, jeden poszedł tam, to ciśniemy za nim. Muszę uważać na tych sprzedawców zasranych, bo oni mnie tu poznają. Byłem w ogóle. No i jak ja mam to zrobić? Boże, pójdzie tam w tą alejkę, która chyba jest teraz zamknięta nawet. Brak instynktu, rewelacja. You are gonna regret missing the party. Yeah. No. Everyone is here. Get a well, Todd. I'm almost out. How you doing? Fuck. Hello? That's him. I don't Trzeba by się przebrać. No i co? Połapali się, że tu jestem? Chyba nie. Ale myślałem, że się przebiorę za glinę, a tutaj tak nie bardzo. Nie ma takiej opcji nawet. A to głupie. Cholera. HXUMPs, huh? I've been wanting to try one of those. Nice. Armored tip bullets. Those could come in handy. Hell, I'll just take one of everything. Expense account, huh? Fuck yeah. Oh, kurde, rozbiłem sobie jeszcze butelkę. Nice doing business with you.
panie! No to... Powiem tak, jesteśmy uzbrojeni po zęby. Jedyne czego mi brakuje tak naprawdę to... Dobra. To się udało zrobić jakoś. Może nie w stylu Rambo, ale... Jakoś się udało. Przebierzemy się za niego oczywiście. Świetnie. Nie, to jest zdecydowanie lepsze. Tylko co ja mam pod trzaską? Aha, mam ładunki wybuchowe, żeby zdetonować. Super. Dobra. Teraz możemy spokojnie zająć się celami jeszcze raz, na szczęście, bo... W tym momencie już mnie sprzedawcy nie będą rozpoznawać. A gliniarze, a na szczęście... Fuck. Akurat tu jest gliniarz. Jest na cholera. Trudno, trzeba to. Trzeba go będzie przejść. Skąd oni wiedzą, że to ja? Ostry! It's me here. Yeah, he's leaving a trail all right. Kurde! A to kicha. Większość jest pomarańczowych, czyli tak nie bardzo wiedzą, gdzie jestem. Kurwa. Oh, it's empty.
Okej. Okej, jeszcze trzech. Fuck, jeszcze jeden! Bez kpiny! No, wystaw się. Że nie wiecie, jak wyglądam. Wow. No, cofnij się trochę. Puść ten. No. Ja pierdzielę, ale ta gra jest czasami po prostu tak głupio zapętlona. Też się w pale nie mieści. A ten już widzę schował ten kubek, bo znowu by dostał. O nie. Birdie, where is he? You owe me a coffee, asshole! Dwudziestka mu rzucił. He left with this cowboy guy. Real nasty looking piece of work. They were going downtown, I think. Fuck, to coś jeździ? No kto by pomyślał? Too late 47. I gotta do what I gotta do. Tell me, Mr. Wade, what would you rather do? Find a girl? Or waste a bullet? Clock is ticking. No proszę, dogadali się, skurczysyny, nie? Uff. Ciężkie, znowu. Znowu ciężkie. Dużo dostałem nawet, nie? 100 tysięcy? Myślę, że jest całkiem okej. Cywilna ofiara 0, wow. Zauważono mnie. Zabiłem jednego niebędącego celem. I oczywiście, jak zwykle, ominąłem... Co tu się zaświeciło? Redukcja strat. Nie wiem, co to znaczy. I bezinteresowna pomoc. Nie wiem, czy komuś pomogłem, czy nie. Okej! To było ciężkie, to akurat było bardzo ciężkie, jak zwykle. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w